Dzień dobry, witam Was serdecznie. Jarek z kartką w dłoni. Specyfikacja pilarki Hammer Country Winner. Nazwa filmu również mówi chyba wszystko, więc ruszamy. Obstawiam, że jest to najpopularniejsza maszyna, jeśli chodzi o serię Hammera. Tak, takie są moje odczucia. Może jeszcze grubościówko wyrówniarka, to też może być taki faworyt, ale Country Winner, jeśli chodzi o pilarkę, ma praktycznie tutaj wszystko, co chcieć trzeba do pracy, tak jak widzieliście u mnie, nawet przy pełnym wysuwie tarczy. Tutaj jest 103 mm. Ja rozcinałem chyba najgrubsze elementy, koło setki z buku litego. Idzie bez problemu. Już Wam opowiadam, jakie mam tutaj wyposażenie, ponieważ oczywiście decydując się na te maszyny, większość z Was, tych, którzy kupują maszyny nowe, korzystacie z konfiguratora. Najpierw definiujecie zakres pracy i konsultant Wam wybiera, czy podpowiada, że o, tutaj potrzebował, do tej pracy potrzebowałby Pan na przykład taki silnik albo taki stół i tak dalej, i tak dalej. Już ja opowiadam Wam, co mam w tej maszynie. Po pierwsze silnik 4KW, zasilanie trzyfazowe, przechylny agregat pilarki. No myślę, że to jest super ważna sprawa, czyli tutaj sobie wysuniemy to do końca, czyli te 103 mm powinno sięgnąć. No i tutaj jest drugie pokrętło od przodu do pochylania o 45 stopni. Dobra, więc mamy pochylanie. Przykładnica równoległa w wersji Profi, prowadzona na drążku z stalową o średnicy 40 mm, szerokość cięcia 800 mm. To ja zrobię tutaj tak. Włączę telefon i jeszcze dopowiem Wam z tej strony, czyli mowa jest o tym. Tutaj jest stalowy pręt, pręt, on jest lity, to jest lita stal, 40 mm i przesuwamy po tym żeliwnym elemencie. I tutaj jest ta blokada taka duża, czyli szerokość cięcia z prawej strony tarczy jest do 800 mm. A jakbyśmy się uparli, to jest 820. A jakbyśmy się uparli, no nie, no już nie będziemy się bardziej upierać, bo później nam przykładnica spadnie. No i już widzicie, narobiłem. Dobra. 800 podaje producent, ja mówię, że tutaj jest 815, na maksa wejdzie. Co dalej? Oczywiście przykładnica równoległa jest tutaj. Przykładnica równoległa jest przesuwana i możemy ją ustawiać, teraz leży, czyli mamy tutaj wąski element do cięcia elementów niskich, a później stawiamy do pionu i możemy ciąć elementy wysokie. Kolejna rzecz. Urządzenie podcinające napędzane mechanicznie, niezależnie ustawiane, 80 mm średnica, czyli tutaj mamy miejsce dla podcinacza, regulowane już, czyli tutaj mamy miejsce do podcinaka, regulacja jest tutaj, 80 mm i to jeździ, czy pracuje na wspólnym pasku. Oczywiście obroty są wtedy przeciwstawne do tarczy głównej. Tarcza główna, maksymalna średnica 315, a kiedy pracujemy z podcinakiem 80, zakładamy tarczę 250 mm. Cięcie równoległe 800 mm z starym stolikiem. Dobra, no to tutaj powiedziałem. Co jeszcze? Anodowany stół formatowy 2 metry. Czyli ten element, który tutaj, dwumetrowy. Przy stole dwumetrowym on
wyjeżdża parę centymetrów przed tarczą, więc nawet jeśli element ten, który tutaj kładziemy, już wejdziemy w tarczę, to jest tak, 200 w tą, no i dalej nie wyjedziemy. No więc okej, no 202 metry przetniemy dechę w momencie brzegowania. I tutaj jeszcze tylko jedna taka uwaga, że oczywiście w tym stołu, w stole jest rowek teowy i jeśli chciałbym, decydowałbym się na przykład na przecinanie brzegowania płyty na przykład 2,5 metra albo desek 3 metrowych, to żaden problem, słuchajcie, w tym rowku teowym stole wkładamy płytę i przesuwamy, robimy taki jakby przyrząd do brzegowania desek. Może jeszcze Wam pokażę to w jakiejś realizacji, bo to byłoby warto może zrobić, jeśli ktoś nie ma przesuwanego stołu lub ma stół zbyt krótki do obrabianego elementu. Dobra, temat na film dla mnie. Opakowanie, wysięgnik tutaj, 1,10 m, czyli przykładnica poprzeczna, 1,10 m, ale ja mam tutaj też dodatkowy element, który wyjeżdża o kolejne, zaraz zobaczymy ile, tutaj jest do dociśnięcia, o kolejne 90. Więc do tarczy mamy w tym momencie 215 mm z lewej strony. Oczywiście zderzak przesuwany standardowo. Kiedy pracujemy na tym ramieniu wyciąganym, wysuwanym, przeskakujemy tym zderzakiem i wtedy pracujemy w taki sposób. Kolejna rzecz tutaj, według mnie niezwykle ważna, to oczywiście ustawianie kątów. Ustawianie kątów na stole. I tutaj mamy dwie wersje. Po pierwsze mamy skalę tutaj. Już Wam pokazuję. Czyli ustawiam sobie 20 stopni i dokręcamy to wszystko. Opcja druga, to jeszcze mamy właśnie ten stół rastrowy, czy mamy tutaj te otworki, w które wpada nam ten bolec. I to również jest dla kilku predefiniowanych ustawień kąta. Mamy wtedy od razu to gotowe. Czy coś jeszcze? Oczywiście, że tak. Zawsze jest coś jeszcze. Po pierwsze, rzecz tutaj widoczna, czyli przedłużenie stołu. Jest tutaj od razu to przykręcone, ale to jest jak opcja do maszyny, czyli dodatkowa, jak gdyby jest opłata za to. Jest też element taki dociskowy, który pomaga brzegować właśnie deski. One wchodzą tutaj pod spód. To też jest opcja. Jest też jeszcze tutaj opcja. Normalnie jest tylko jedno pokrętło, to plastikowe. A jeśli, to też jest właśnie, mówię, opcja dopłacana. Jest tutaj wskaźnik zegarowy, analogowy. Widzimy wtedy dokładnie, o ile podnosimy tarczę. Ustawiamy to najpierw na 0, kiedy tarcza jest na równi ze stołem, a później, kiedy podnosimy, to ten miernik nam to sprawdza i mierzy. Oczywiście maszyna zadbana, wychuchana, jak wszystkie sprzęty u mnie. Podpowiem tylko, że w momencie uruchomienia, również to było uruchomienie tutaj z opcją pracy serwisanta, więc ja tej maszyny nie składałem. Maszyna nie była nigdzie przewożona, przenoszona. Była kupiona przeze mnie jako nowa, więc serwis tutaj to zmontował, ustawił i do dzisiejszego dnia ona tutaj pracuje bez problemu. To chyba wszystko. Postaram się znaleźć film o tej pilarce.
to Wam tutaj gdzieś link wyskoczy, jak nie, to w opisie również będzie. I w opisie również będzie link do wyceny tej maszyny. Pamiętajcie, jest tylko jedna do wzięcia od razu, praktycznie tutaj od nas z warsztatu, pełna faktura VAT, standardowo. To myślę, że już nie trzeba tłumaczyć. Jest to zakup normalnie na firmę. Tyle. Czas start. Nie zastanawiajcie się, bo to jest kolejna maszyna, która zniknie od tak w tej cenie, w takim stanie na pewno K3 Winera z linii Hammer nie dostaniecie. A ja już patrzę tam za kamerą. Jest sporo pracy. Niedługo, bardzo niedługo, będzie super ciekawa seria filmów, nad którą bardzo długo pracowałem. Ale to już niedługo. Dziękuję i do zobaczenia wkrótce. Cześć. Thank you.